Elo, siema, to witam was bardzo serdecznie w prawdopodobnie ostatnim odcinku z Need for Speeda Paybacka. Lecimy z jego gonitwą banitów dzisiaj. I zobaczcie, co sobie nabyłem. Nabyłem sobie McLarena P1. Wam tak troszeczkę pokażę, jak on wygląda. Chociaż tak z nim zaraz wyjedziemy z garażu, więc tylko zobaczycie w pełni. I tak, co się dowiedziałem, że na gonitwie banitów będą tylko dwa typy wyścigów. Będzie normalny wyścig, czyli McLarenem, i będzie jeszcze wyścig terenowy, czyli tym Porsche'akiem. Tylko sobie ulepszyłem prawie na fulla, bo mam 396 punktów. Maksymalnie jest chyba 399, więc tam 3 punktów mi brakuje do fulla. Tutaj mam McLarena wywalonego na fulla. I cóż, i lecimy na tą całą gonitwę banitów. Lecimy to kopać na waro. Lecimy to kopać na waro. Nie wiem, czy to się uda, szczerze mówiąc. Czy uda mi się to wszystko zrobić w tym odcinku, bo szczerze, troszeczkę bym wątpił, że mi się to uda. Ale dobra, ja się zamykam. Familia nie cofnie się przed niczym. Możecie się spodziewać wyłączników i interwencji Glin. Jess, wszystko gotowe? Nawet się nie zorientują. Świetnie. Mac? Wszystko gotowe. Ja i Ferajna damy gliną popalić. Raf? Przygotowałem małą niespodziankę na wszelki wypadek. A, Tyler, jak już wybierzesz samochody do gonitwy, pamiętaj, żeby poustawiać sobie wszystko jak trzeba. No, jasne. Rzucimy jeszcze okiem. No, to do roboty. Połóżmy kres familii. Tak jest, trzeba im dokopać w końcu. Navarro i temu kolekcjonerowi. Dobra, czy teraz chyba wybieramy, nie wiem, czy furę. A teraz możemy sobie jeszcze chyba zmodyfikować już tak, przed tym wszystkim. Ale ja tutaj nie będę nic modyfikował, bo ja zmodyfikowałem go przed chwilą. Tu już tylko zobaczę, czy coś mogą tutaj jeszcze ewentualnie dodać lub zmienić. Tam mogę sobie założyć. Tutaj co? Tutaj w miarę nie jest. Tutaj mogę sobie zrobić takie coś do koloru. Do kolorystyki. Opony, felgi nie. Zmieniłbym sobie tylko kolor felg. Taki, żeby pasował do tego. Do kolorystyki lakieru. Dobra. A jak tutaj z tymi tarczami hamulcowymi? Nie wiem, jakie w ogóle tutaj tarcze hamulcowe kupować. Nie wiem. Nie wiem, kupimy takie, nie wiem, czy one są dobre, czy nie, czy to w ogóle coś daje. Felgi. Nie to. Dobra, jeszcze tarcze hamulcowe. Nie, tu też mam założone te dobre tarcze. Czy ja tutaj coś jeszcze zmienię? Nie za bardzo. Ale to jest ten Need for Speed. Dobra, możemy sobie go zmienić. Why not? Dobra, to by było chyba na tyle. Światło tylne. Tylne. Spoiler mam dobry. System audio mam. Dobra, chyba wszystko. Jeszcze zobaczymy tutaj, jak to wygląda. Tutaj mogę to sprzedać. I dobra, 18 poziom kart. Trzy rzadkie, znaczy jak dla mnie to są takie rzadkie karty, bo są, bo mają dwa ten na dwa sposoby na przyspieszenie, na prędkość. Tutaj mamy na skoki na przyspieszenie, tutaj mamy na nitro i na przyspieszenie. Dobra, chyba tyle. Chyba tyle. O, mi się dobrze wydaje. Jakaś cutscenka będzie, czy już od razu lecimy na jakieś tam zawody? Aha, okej. Lecimy teraz tutaj, gonitwa banitów. Czekajcie, mogę zrobić szybką podróż? Czy tak nie za bardzo? Nie mogę. Dobra, czekajcie. Tepnę się do najbliższego tego. Najbliższej stacji paliw. Szybka podróż, żeby nie tracić odcinka. I właśnie zanudzać dojazdem i tak dalej. Ja mi się też nie chcę wycinać tego potem w premierze. Wolę od razu wszystko na czysto sobie tam. Ła, czekajcie, muszę sobie troszeczkę ściszyć grę. Dobra, w miarę. I lecimy. Czekajcie.
Czekajcie, tu? Czy ja... Nie, tutaj nie farmiłem. Bo... Najbardziej wam polecam do farmienia kasy tutaj ten wyścig. On jest troszeczkę długi, ale kasa z tego też jest przyzwoita. Więc jak dla mnie się opłaca, bo za te dodatkowe zadania... Czyli dotarłeś na bonusy. Nie udawaj zdziwiony, wiedziałaś o tym. Tyler, to nie jest jakiś wyścig uliczny w Barrios Jet z chłopakami. To prawdziwy świat. Tu największe umiejętności nie wystarczą. Wierz mi, próbowałam. Nawet wtedy nie mogłaś mnie pokonać. Mimo całej tej kasy i wspierającej cię familii, dalej tego nie potrafisz. Dla ciebie wszystko jest wyścigiem, Tyler. Tak było i będzie. Nie tylko cię pokonam. Zniszczę cię. Uwierzę, jak zobaczę. Każdy jest mocny w gębie. Dobra, wyścig. Oczywiście McLaren. I tutaj... Tutaj oczywiście nasze Porsche. O, troszeczkę się stresuję, troszeczkę się denerwuję. Wiem, że to jest tylko granie, realne życie. Ale jednak, się troszeczkę denerwuję. I mam zamiar cię pokonać. Och, Tyler. Każdy kierowca tutaj chce cię zmiażdżyć. A każdy gliniarz w tym mieście chce cię dopaść. Jesteś tylko pionkiem stojącym mi na drodze. I szczęście wkrótce cię opuści. Widzisz, i to jest twój błąd. To nie jest kwestia szczęścia. No ja, lecimy. Nie będę teraz za dużo gadał, bo będę się oczywiście skupiał na wyścigu. Sorry. Ale chcę to wygrać i skończyć paybacka. Tak jak mówiłem Navarro, to i tak jest kwestia umiejętności. Dobra, to pokażcie, co tam potraficie, frajerzy. Dobra, już ich zostawiam troszeczkę w tyle. Co jest troszeczkę lepiej. Coś ciężko wchodzi w zakręty. Dobra, jest git, jest git. Chyba nie myślałeś, że będę grać fair, Morgan. Tyler, uważaj, jadą do ciebie wozy familii. Spokojnie, dam sobie radę. Mam nadzieję, że... To są normalnie jakieś jaja. Ja pierdolę. Panie Morgan, jest pan przygotowany na knockout? A ty jesteś gotowy na wpierdol? To właśnie oni się mogą. Ważne, żeby się trzymali z dala ode mnie. Szczerze? Jakoś mnie to nie dziwi, że oni nie grają fair. Szczerze, to mnie to nie dziwi, że familia nie gra fair, bo familia nigdy nie grała fair. Od początku Need for Speed'a nie grała familia fair, ani trochę. Muszę pilnować, żeby mnie za blisko nie podeszli. To może być kiepsko. No, tak jak mówiłem. Wypierdalaj. Bo stawać się tym nie możesz. Lepiej dla mnie. Tak. Nie zadzieraj ze mną. Świetnie, Tyler. Jesteś pierwszy
God damn it! Co mi to zacina? Czy ja mam takie szarpania klatek? Why? Wczoraj wcale się tak samo miałem. Też mi szarpało. Dobra, opanuj, opanuj, opanuj. Nie drobcie wy mi, kurde. Kurwa, ugadnij się. Co się dzieje? Jezus! Jak jeszcze dobrze, że nie mogę tego zatrzymać. Ale zamknęli ruch w ogóle na całych ulicach. Dobrze. Jakby tutaj był ruch, to było dwa razy ciężej. Wejście publiczne do obserwatorium to tylko pierwsza runda strzał w gonitwie banków. I know it. I know it. Spokojnie, Mac, spokojnie. Trenowko może być, zaczęły się troszeczkę gorzej. Trenowko może być troszeczkę gorzej. Coś ja wiem. Dobra, w sumie mamy finish już. Mamy już finish. Dobra, pierwszy etap zakończony. Więc jest dobrze, ale nie wiem, czy mnie tak szarpie to audio i obraz. Bo to normalnie szarpie jako szalały. Dobra. Na co wy czekacie? Załatwcie go! To ściągnijcie inne ekipy! Jak to wyeliminowane? Wezwijcie naszych kumpli z policji. Mają nie puszczać nikogo poza naszym gościem. Jak zwykle szmaciura nie gra fair. Nie dziwi mnie to. Jest tak zdesperowana. Ale mi się na co spociły. Jazda, 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 jazda! Jazda, 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 jazda! Dobrze potrenowałem przed odcinkiem.
Łe, nie, no god damn it. Lepiej nie używać nawet nie tyle. Dzięki, panie terenowy. Dammit. Nie mogę im dać się tak długo wyprzedzać, kurde no. Tutaj mi też szarpie, no nie wierzę w to. No właśnie, w dupie. Naprawdę. Cóż, w końcu to wyjście sponsorowany przez familię. Adam Fisk 5, wiele celów rozbija się w terenie i zmierza w stronę lotniska 73, kod 3. Dzięki, kierowcy się nie liczą. Dorwijcie Tylera Morgana. Centrala powtórz, potrzebuje potwierdzenia rozkazu. Potwierdzam, Adam Fisk 5. Do wszystkich jednostek. Kudy! Frajerzy. Lepiej dla mnie, szmaciury. Enzeraf. Kudy? Come on! Dobrze, że miałem pas. Mak, ci gliniarze zaczynają mnie już naprawdę wkurzać. Spróbuj wytrzymać to lotnisko. Mamy dla nich mało. No wy jesteście jacyś nienormalni? Gamonie nie dali. O! Dobra, kasenka jest. Ho! Sweet! To ja rozumiem! Dwa! Audio! O! Mac! Ja wiedziałem, że on jest filusem, ale żeby aż tak. O! Cmentarna załoga, jak miło. Pierdol się tam. O ty! Jadę, jadę! Dobrze wiedzieć, że mamy na miejscu sporo przyjaciół. No ja nie wierzę, co się dzieje. A teraz wiesz, gdzie za wygraną. Dobrze. No god damn it. Czy to się uspokoi kiedyś? Raczej się nie uspokoi. No nie, no.
To też nie, oczywiście nie zamknęli ruchu, co nie? Bo po chuj. Kurde mać. Wciąż? Mi się to na pewno uda. Dobrze, że założyłem te opony. To są takie opony typowo te. Czemu tak to robię, kurwa? A, ksiądz coś znowu nawala. Boże, jak zwykle nie może być, nigdy tak pnie. Oczywiście zawsze musi się coś spieprzyć. Jak nie, to zawsze coś innego musi się spieprzyć. Moje zasrane szczęście. I meta. Wygrywamy to. Poziom 36, najsik. Co tym razem nawadą? Jak to odciągnięci? Ale ilu? Co, wszyscy? Dobra, wiesz co? To już nieważne. Osobiście go załatwię. Gówno załatwiszanie. Kurde no! Ogarnij się! Zaraz wywalę ten kurde pizdu w cztery tupy. Się skończy babki sranie. Zaraz, będzie zmiana w ostatniej chwili. Czy to w ogóle... Nie mój makrynka. Mistrz zeszłorocznej gonitwy zostaje w ostatniej rundzie zastąpiony przez Linę Navarro. Żadnych ciętych scenek? Fixer. Kontra Vortex. Jak najkurna. Vale, oczywiście, że sobie poradzę. Nie masz przyszłości, Morgan. Z takim sprzętem w wodzie będę kontrolować każdy wynik. Kurczę, to próbowało mnie złamać. Teraz moja kolej. Najpierw musiałbyś pokonać mnie. Proszę. Musiałbyś? Mój kumpel Schuller wie, co się stanie. Po prostu wybrał tę niewłaściwą stronę. To by było na tyle, jeśli chodzi o twój wynalazek. Przegrywasz. Tylko przez chwilę. Wciąż pamiętam cię z Barrio. Jak jeździłaś razem z Jess i chłopakami. Miałaś sporo umiejętności. A teraz nie potrafisz wygrać bez oszukiwań. Ludzie tacy jak ty, ja zawsze byli ofiarami przekrętów, Morgan. Nie mogłam pozwolić na to, żeby stać się zawodem w moich rękach. A ja postanowiłem walczyć. Dlatego musiałam sprzedać swoją ekipę, tak? Dzięki wam mogłam się zbawić. I wreszcie za to zapłacisz. Proszę cię, to imponujące, że ty powstał ten rozpoczątek. Nie miałeś szans. Jesteś po prostu ostatnim z wielu wybojów na mojej drodze na szczyt. To się okaże, jak będziemy na mecie. Gadaj sobie zdrów, ja i tak to wygram. Już to praktycznie wygrałem. Kolekcjoner. Gówno załatwiasz. Haczyk? Ale jest haczyk, prawda? Drop. Musisz przegrać. A teraz mogę je stracić przez swoją cholerną metę. Dzięki za propozycję. Spasuję. Daj spokój.
wszystko, co masz. Wtedy, jak przegrasz, będę wiedział, że to dlatego, że byłem lepszy. To jeszcze nie koniec. Ależ owszem, to już jest koniec. Twój koniec i Navarro. Pierdol się. Wysokolicjoner to pierdol się. Dalej, Tyler. Dobrze to rozegra. Dobra, i cóż. Panieństwa, gonitwa bojentów zaliczona. Więc cóż, skończyliśmy całego paybacka. I na drifcie. No, i gonitwa bojentów zaliczona. I cóż. Przeszedliśmy Need for Speed'a Paybacka tym samym słowem. Tyler Morgan! Tyler Morgan! Karina Navarro i wygrywa gonitwę banitów za Silver Rock! Wolina, jak mi przykro. Nie popłacz się. Fuck you, bitch! Fuck you, bitch! To jest mistrzostwo świata! Gdzie jesteś? Twój cholerny zakład nas zrujnował. Będę musiał wydać wszystko, co mam, żeby przeżyć. Familia kończy z ulicami. I z tobą też koniec. Nie możesz. Tak ciężko pracowałam! Wszystko, co osiągnęłaś, dostałaś ode mnie. Teraz ci to odbieram. Jak ja polecę, to pociągnę cię za sobą. Wiesz, ile mam na ciebie haków. Na was wszystkich! Nie powinienem był ci ufać. Więcej nie popełnię tego błędu. W tamtym samochodzie był kolekcjoner? No Tyler, wygraliśmy w gonitwie i z familią. No i co teraz? Mam pomysł. O! Mowy nie ma! Ale najpierw, to pierwszy na lotnisku. Serio? Czyżbym wyczuwał strach? Fuck! Jestem teraz ciężkim się. Ha, dobra, ścigamy się! No i cóż, mamy to. Fortune Valley. Silver Rock. No i cóż. To już jest koniec. Koniec Need for Speed'a Paybacka. Przeszliśmy. Jestem zadowolony, bo kolejna seria na moim kanale, która się zakończyła tak naprawdę w 100%, więc ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wy tak samo jak ja. Cóż, będzie to, na pewno będzie jeszcze jakaś cutscenka, bo nie ciszna muzyka, tylko te napisy końcowe, kto wyprodukował tą grę, kto był odpowiedzialny za co, więc poczekamy chwilę, bo na pewno jeszcze będzie jakieś sprostowanie, czy jakaś cutscenka na pewno się włączy. Bo zwykle jak są takie napisy właśnie jak takie podobne, to będzie jeszcze coś na koniec. No ale cóż, Need for Speed Payback zakończony. I za paybacka, to znaczy... Po paybacku teraz wejdzie na kanał coś innego, być może Wiedźmin 2, którego żeśmy zaczęli i który też odszedł troszeczkę na bok, w cień. Być może GTA 4, którego miałem jeden odcinek nagrałem z GTA 4 i na tym się skończyło. A jest jeszcze darmowy koniec z Falloutem 4, więc też Fallouta być może, że nagram. No, dużo jest takich tytułów, które można by rozegrać, wygrać, przegrać. Taka jest kupa, taka jest masa. Planuję jeszcze zrobić film z grami z mojego dzieciństwa, czyli Neo-Go, Metal Slug. To było coś, co zagrywałem się, szczególnie u dziadków. Jak byłem u dziadków, a oni mają takiego słabego kompa, znaczy mieli, bo teraz mają lepszego. To pamiętam, że w Metal Slugach grałem godzinami. Praktycznie wszystkie części przeszedłem. Jak nie miałem co robić u nich, to siedziałem godzinami na komputerze i grałem w Metal Slugach, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. Mam nadzieję, że ten koniec nigdy nie nadejdziemy, że będę dla was nagrywał do samego końca. Do samego końca mojego życia, że tak powiem. No i cóż, będzie jakaś cutscenka, bo w sumie temat mi się już skończył. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem.
No i niestety trzeba czekać, trzeba czekać. Może wam tutaj wytnę tą część, gdzie lecą dalej te napisy. A nie chcę przewijać, bo nie chcę, bo być może będzie tak, że mi się przewinie cały ten, już cały... no... Już cała taka scenka. Bo tu będzie, bo tu widziałem o tej wodzie, że tu ma być już jakaś scenka jedna. Więc ja troszeczkę poczekam, może wam to wytnę. Pańska rozgrywka z familią była zarazem bezwzględna i elegancka, panie Vale. Tyler Morgan to był błyskotliwy ruch. Może się jeszcze przydać w przyszłości. Wiem. Kolekcjoner jest skończony. Wygrał pan zakład. Witam w Arkwright. No. I być może będzie kontynuacja jeszcze. A wróciliśmy na lotnisko. Powinien dwa banitów misja. Co nam się odblokowało? O, ten szybszy. Koenigsegg chyba, nie wiem jak to się mówi. Co tu kurwa jest? Jakaś terenówka, wyścigówka? Pierdolę. Dało ci się wygrać gonitę w banie, to położyć kres familii. Kolekcjoner zniknęła scena wyścigów licznych. Pociąg wali, oddziała świetność. To doskonały moment, żeby wypracować nad wymarzonym wrakiem, zabłysnąć i na wyczynach. Już się wyzwałem innym kierowcom na całym świecie dzięki autologowi i grze wieloosobowej. A przynajmniej więcej atrakcji przygotuj się na nadciągające aktualizacje. Spoko. No, tak więc cóż. Kontynuuj. Jeszcze sobie tu otworzymy dostawę jedną. Szkoda, że nie mogę kupić tych premium. Dobra. No i cóż. I cóż, słuchajcie, moi drodzy, skończy. Need for Speed Paybacka, tak więc słuchajcie. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam, że byliście ze mną na tej serii. Jeśli wam się spodobała i chcecie kolejne serie z Need for Speed, stawcie lajkacza z dzwoneczkiem i do następnego w kolejnym odcinku bądź tej nowej serii. Na razie, trzymajcie się i cześć! To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść.